Dzień dobry, witam Was ja i moje śmietki. Myślę, że tak mogę to nazwać, dlatego że wszystkie te pojemniki, które tu stoją, są już puste. Zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, komentarza i subskrypcji. A teraz już przejdźmy do tego, co najistotniejsze, czyli właśnie do tych wszystkich rzeczy, które tu leżą. Tak stwierdziłam, nie wiem, czy kojarzycie, kiedyś na tym starym YouTubie, że tak to nazwę, bardzo popularne były właśnie filmy typu Projekt Denko. I uważam, że to jest fajne podsumowanie zużywania produktów, dlatego że wtedy jakby wiemy, do czego warto wrócić, a do czego nie. Także wiecie, jak potem producent wypuszcza kolejną serię, powiedzmy, tylko zmienia zapachy, no to wiemy, że nie ma co się nacinać na te piękne zapachy, skoro formuła jest taka nie do końca dla nas odpowiednia. I przejdę chyba do tego, co było rozczarowaniem. Od tego zacznę, dlatego że nie ma ich tu dużo. Rozczarowanie to te produkty. To są płyny do kąpieli z firmy Apis. To są takie żele, słuchajcie, które są takie bardzo jakby śliskie, ale nie pieniące się. Nie wiem, czy lubicie takie formuły. Mam świadomość, że żel nie musi się pienić, żeby nas mył. Jakby wiem, że to tak nie działa. Natomiast ja lubię tą piankę, dlatego pewnie kocham produkty z Ritualsa, bo właśnie one są taką miziatą pianką i to mi absolutnie nie leży. Miałam takie wrażenie, że wylewałam tego tonę na siebie, żeby mi to dało poczucie, że faktycznie się myję. Ja wiem, że to jest problem w mojej główce, natomiast mimo przepięknych zapachów, ich jest więcej w serii, bo mieliśmy cały komplet, był jeszcze banan i jest malina, która wykańcza się pod naszym prysznicem, no to mimo tak, mimo mojej sympatii i do tych zapachów, i ogólnie do marki, to nie poleciłabym nikomu tego produktu. Tutaj takie małe dwie pierdółki. To są rzeczy z zeszłorocznego kalendarza z Yves Rocher, który miałam przyjemność otwierać. To był w ogóle mój prezent. Słuchajcie, jak zmieniałam pracę, to moja ekipa na odejście sprezentowała mi kalendarz, bo wiedzieli, że mam fioła na tym punkcie. Także dziękuję, jeżeli ktoś z nich to ogląda. Miałam okazję przetestować sobie już te płyny do kąpieli. To jest bardzo wygodne, że one są takie miniunie. Zabieramy je ze sobą na wyjazdy. Te konkretnie były z nami, jak byliśmy u Kulinka na jego urodzinkach. Także przejechały się z nami kawałek drogi. Ale powiem Wam, że to były absolutnie przepięknie świąteczne zapachy. Naprawdę takie świąteczne. Jeden z nich, nie wiem, który, bo nie widzę teraz, ale po prostu pachnie jak takie pomarańczowe delicje. To jest zapach świąt, właśnie pomarańczy, czekolady. Ozu, boski zapach. Wydaje mi się, że bardzo podszedł Andrzejowi. Mam rację? No, był no fajny. Ale tak, faktycznie pachnie jak takie świeże delicje. Nie? No, sztos, naprawdę. Także bardzo fajnie. Tutaj może Wam przejdę może do tego tak na szybko. To są produkty, które nie wiedziałam, do jakiej kategorii sobie dopasować. To jest pianka do golenia i płyn do higieny intymnej. Uważam, że laktacyt te płyny robi bardzo w porządku, także warto się zainteresować. W ogóle teraz zauważyłam, że to jest napisane, że numer jeden w rekomendacji ginekologów. Ciekawe, czy to jest taka rekomendacja, wiecie, z czystego serca, czy z portfela, nie wiem jak to inaczej powiedzieć, czy to tak szczerze, czy sponsorowane, natomiast mi się tego używało bardzo dobrze. I teraz tak, to jest moje odkrycie, dokonałam tego odkrycia dzięki mamie Andrzeja, nie miałam żadnego pojęcia, że Andrzej, jaką mam minę za kamerą. Ej, poczekaj, bo ja wiem, o co Ci chodzi, do tego zaraz dojdę. Dobrze, chciałam powiedzieć, że marka Cien, nie wiem jak to powiedzieć, to jest w ogóle polska marka, lidlowa marka. Nie wiedziałam tego, ale ma w ofercie pianki do mycia rąk. I te pianki pokazała mi mama Andrzeja, tylko pokazała mi je, że tak powiem, w takiej wersji dla dorosłych. Nie wiem, o co chodzi. Ostatnio nie mogę w ogóle w Rossmanie, nie mogę w Lidlu tych pianek dopaść. Natomiast Andrzej wyczaił, że są pianki w tej części z kosmetykami dla dzieci. I to jest pianka o zapachu gumy balonowej. Naprawdę pachnie jak guma balonowa. Bardzo śmieszne są te zapachy. Jest jeszcze malinowy i chyba zapach coli, prawda? Tak. No tylko właśnie teraz to jest ta wersja kids. Ale ponieważ bardzo lubimy formę pianki, jeżeli chodzi o mydełko do rąk, no to dalej to kupuję. Przyznam, że ten róż niekoniecznie pasuje mi do reszty rzeczy w łazience, ale niech już będzie. Także Andrzeju, żebyś nie czuł się poszkodowany, ty odkryłeś tą piankę, tą konkretną. Natomiast o tym, że są takie pianki w Lidlu, dowiedziałam się
od mamy Andrzeja po prostu popatrzyłam to w jej łazience. No, było, co ty kupiłeś? To jest dla dzieci. Fajne. To prawda, tak było. Tutaj mam dwa produkty z Nuxa, o których tak naprawdę powiedziałabym, że nie mamy zdania. Myślę, że biorąc pod uwagę ceny tych produktów, bo googlowałam sobie, już nie pamiętam teraz ile dokładnie, ale Nux to jest francuska marka. Marka powiedziałabym, jeżeli chodzi o ceny, to taka średnio półkowa, na pewno nie tania. Nie wiem, czy kupiłabym sobie te produkty sama. Wydaje mi się, że gdybym miała do wyboru wydać parę duszek na płyn do kąpieli, to wolałabym jednak piankę z Ritualsa niż coś takiego. To był, słuchajcie, olejek pod prysznic z takim pięknym brokatem. Natomiast co z tego, że to się pięknie mieni, jak przecież wy to zmywacie ze skóry, bo się tym myjecie. I tego efektu, wiecie, takiego świecącego ciałka, to wcale nie zostawia. Więc uważam, że to jakby to jest ładne. Ogólnie ta seria... matte takie właśnie świecące drobinki. Natomiast w tym konkretnym produkcie, czyli w czymś, czego używamy do kąpieli, uważam, że jest to totalny bullshit. Po prostu szkoda tych kronek. Po co? Myjecie się, spłukujecie, potem używacie balsamu. W balsamie to ma sens, w żelu pod prysznic w mojej ocenie nie. Jeżeli chodzi o ten scrub, no to on był dobry, no ale jak większość rzeczy tego typu, jeżeli chodzi o skraby, to tak samo dobry był ten, w ogóle widać na nim kamień, który się osadził, ale przymknijmy na to oko, zrobiły się zacieki. No, to jest też z Lidla, mama Andrzeja kupiła to dosłownie za jakieś śmieszne grosze i też było ekstra. Przede wszystkim miało piękny zapach. Dla mnie osobiście było to w konsystencji ciut za rzadkie, ja wolę takie, wiecie, peelingi, które są bardziej, jak to się nazywa, brakuje mi słowa, nie wiem, zwarte w dłoni, bardziej gęste, może tak. To było trochę dla mnie za bardzo lejące, ale uwielbiam absolutnie ten zapach, więc gdybym potrzebowała czegoś tak na szybko, to myślę, że chętnie bym do tego wróciła ponownie. Tutaj mam, odsłonię sobie kosmetyk, który jest absolutnie przeboski, natomiast uważam, że cena tego produktu to jest przerost formy nad treścią. Kupiliśmy to dawno temu i to tak sobie czekało, aż w końcu to zużyję. Przyznam, że trochę o tym zapomniałam, ale ponieważ był to produkt do ciała, to stwierdziłam, że ten termin przydatności po otwarciu nie robi mi aż takiej różnicy, tym bardziej, że jest to peeling. I był to świetny peeling, peeling, który pachniał jak ciasteczka, nawet miał taki kolor, był brązowy. Miał bardzo fajne te drobinki peelingujące, natomiast uważam, że ta marka, Lush ogólnie rzecz biorąc, przesadza z cenami. I oni mają fajne produkty i jak idziecie do ich sklepu, to przeżywacie taki fajny experience, bo tam są pokazy, możecie robić, dają wam składniki i możecie jakby zrobić sobie te produkty sami, możecie zrobić swoje maseczki, pokazują jak się rozpuszczają kule do kąpieli, naprawdę, to jest, no wydaje mi się, że tak naprawdę najlepsze miejsce, jeżeli chodzi o taki sklep jakby, który właśnie wychodzi frontem do klienta i pokazuje mu swoje produkty. To, co robi Rituals, mając te stanowiska z umywalkami, jest ekstra, ale w Lushu to dopracowane jest jeszcze bardziej. Tam o konkretnych godzinach, tak jak mówię, są pokazy, pracownicy sklepu opowiadają o tych produktach. W większości przypadków, bo Lusha nie ma w Polsce, kupowaliśmy to za granicą, w większości przypadków, mimo że na przykład jesteśmy, nie wiem, we Włoszech czy w Hiszpanii, te pokazy i tak się odbywają w języku angielskim, także to jest na plus, albo tak pół na pół, dlatego że, no właśnie, macie szansę coś z tego pokazu zrozumieć. No i last but not least, moje złoto. Złoto pod prysznicem. Aktualnie mam tutaj tylko te dwie pianki. Oczywiście w tym roku zużyłam ich trochę więcej, tylko jakoś tak dosyć późno pomyślałam o tym, że mogłabym sobie te rzeczy kolekcjonować. Tu mam piękny zapach, powiedziałabym, że bardzo wiosenny. To jest seria Amsterdam, bo Rituals to jest holenderska marka. No i właśnie ona przepięknie, ten produkt przepięknie pachnie malinami. Natomiast tutaj klasyczny H Ritual of Mer. Piękny zapach z pomarańczą i chyba czym? Tak, drzewem cedrowym. I właśnie to jest ta pianka. Mam jeszcze parę pianek o tym konkretnym zapachu, także wydaje mi się, że widać, że to jest jeden z moich ulubionych, jedna z moich ulubionych serii, jeżeli o zapach chodzi.
I to jest produkt absolutnie do którego bym wróciła. Czyli tak podsumowując, najchętniej wróciłabym sobie do tych produktów, których używam najczęściej i które znam. Czyli powiedziałabym, że do tych. Cała reszta, no to też było fajne, ale zostało zdyskryminowane z uwagi na cenę. Uważam, że w tym momencie jest teraz na rynku bardzo dużo peelingów tańszych, a równie dobrych, o ile nie lepszych. Także to moje absolutne must have, a to produkty, do których wracam, są po prostu praktyczne w łazience. No, to jeżeli chodzi o kąpiel i ciało, to byłoby tyle. Ostatni produkt, który mógłby się tu jeszcze znaleźć, to byłby balsam do ciała z tej serii zapachowej. Natomiast tak bardzo spodobało mi się używanie tego produktu, że rozcinałam pudełko i wydziabywałam z niego wszystko do absolutnie ostatniej kropli. Także to już było tak zmaltretowane, że nie było sensu tego trzymać. No i to od razu wylądowało w śmieciach. Jeżeli chodzi o ciało, to tyle. Cieszę się, że w końcu będę mogła wrzucić to do kosza. Przejdziemy może teraz do włosów. Tu są, tak mi się wydaje, że same dobre rzeczy. Natomiast muszę przyznać, że nie jestem włosomaniaczką i jak wiecie, jak tu jest napisane, że po tym produkcie włosy będą gładkie, błyszczące i coś tam, to ja na to nie zwracam uwagi, nie? Jak potem tego używam. Ogólnie mam wrażenie, że moje włosy są w lepszej kondycji, jeżeli używam odżywek. Jakichkolwiek, jakie one by nie były, czy są droższe, czy są tańsze. Uważam, że jak ich używam, to te moje włosy zachowują się lepiej. Często są, łatwiej się je rozczesuje, mam takie poczucie, że są bardziej gładkie, czy są błyszczące, czy nie. Przyznam, że niekoniecznie zwracam na to uwagę. Jeżeli chodzi o takie rzeczy do włosów, to to, co uważam, daje mi natychmiastowy efekt, to są te produkty ochładzające kolor. One są fioletowe i ten barwnik odrobinę na włosach zostaje, więc to jest tak, że jak umyjecie włosy tym produktem, to naprawdę bezpośrednio po umyciu, jak wysuszycie włosy, widać różnicę. Natomiast jeżeli chodzi o takie odżywki i to, jak one faktycznie działają nam na te łuski włosa czy coś, nie jestem włosomaniaczką, nie znam się na tym i uważam, że wszystkie te produkty tutaj zrobiły dobrą robotę. Jeżeli chodzi o szampony, wszystkie z czystym sumieniem mogę polecić. Miłym zaskoczeniem było to, to jest produkt, a w zasadzie był produkt z La Roche-Posay i to też było w kalendarzu adwentowym. Powiem Wam, że jakbym kupiła ten produkt w normalnej wersji, to myślę, że byłby bardzo wydajny. Dlatego, że naprawdę to mi starczyło na bardzo długo, a ja zazwyczaj... W sensie staram się być oszczędna, jeżeli chodzi o szampon, natomiast są takie szampony, których wylewam sobie na rękę dosyć dużo. Tutaj wystarczyła naprawdę odrobina do tego, żeby pięknie mi się to na włosach spieniło. Tak samo było z tymi szamponami. Ten, który używam w taki, powiedzmy, mało oszczędny sposób, to jest właśnie ten szampon, czyli ten z Only Bio. On przepięknie pachnie, natomiast jest taki bardzo rzadki w swojej konsystencji, a tak jak mówiłam, ja lubię te konsystencje bardziej takie gęste i przez to, że on jest rzadki, przyznaję, że używam go mniej oszczędnie. Natomiast wszystkie te produkty nie zawierają kokami do propylbetainy, czyli jeżeli macie takie poczucie, że właśnie szampon Was uczula, bo swędzi Was skóra głowy lub jest zaczerwieniona, to warto szampon zmienić. To było też dla mnie zaskoczenie, bo nigdy wcześniej nie słyszałam o tej marce. Dostałam to w prezencie od naszej sąsiadki Pauliny. Pozdrawiam gorąco, jeżeli to ogląda. No i produkt, który absolutnie, no mogę powiedzieć, że pokochałam, natomiast nie będę do niego wracać często, bo jego cena jest zabójcza. To jest szampon, który wydaje mi się, że na promocji kosztuje 60 zł. Jest to La Roche-Posay Kerium. Jest on bardzo delikatny. Jest wskazany właśnie do skór wrażliwych, do skór problematycznych. Jeżeli chodzi o włosy, uważam, że jest to absolutnie świetny produkt. Natomiast jego cena jest całkiem wysoka, a mam też w tym momencie w swojej łazience produkty do włosów z firmy Eco Cosmetic, które też są bardzo dobre, a są jednak trochę tańsze. No i te trzy szampony właśnie mają taką formułę, że ma się takie poczucie, że wystarczy naprawdę kropla do tego, żeby umyć sobie całą bańkę. Tak. Także jeżeli chodzi o włosy, to tyle i teraz przejdziemy do rzeczy różnej maści. No i tutaj mamy taką bardzo zbiorczą kategorię rzeczy wszelkiej maści. Powiedziałabym, że takie makijażowo-pielęgnacyjne, uspokajające, nie? Bo tak ładne zapachy wpływają dobrze na nasz nastrój. I skoro już wywołałam te zapachy, to może do nich przejdę.
Obie te rzeczy są z Ritualsa, to jest świeczka z naszego tegorocznego kalendarza. Bardzo ładnie pachniała i mimo tego, że była taka malutka, to jak zmieliśmy ją właśnie tutaj na stoliku, a obok jest kanapa, to jak się poruszyliśmy, to było ten zapach czuć. No i absolutnie ukochany przeze mnie produkt, czyli patyczki. Nie wiem, czy wiecie, więc może przypomnę, już we wcześniejszych filmach to mówiłam, te patyczki się przekręca co tydzień tak mniej więcej, żeby wiecie, one tam sobie nasiąkną tym, potem wy je wyciągacie, tamte, no tak w kółko to działa. No i właśnie to jest ta seria zielona, czyli te Ying. Piękny zapach, taki bardzo spokojny. To jest dziwne określenie na zapach, ale jak to wąchacie, to taki właśnie spokój was ogarnia. Także tyle, jeżeli chodzi o zapachy. Tutaj przejdę może do takich rzeczy pielęgnacyjnych. Powiedzmy, że to będzie taka kategoria. To też w sumie mogłabym tutaj dokoptować. Tutaj mamy produkt do demakijażu. Nie wiem, jak wy używacie mleczek. Mama Andrzej mi to kiedyś kupiła, a ja zawsze takie rzeczy przygarniam w każdej ilości, bo to się po prostu tak czy siak zużywa. Ja używam tego w ten sposób, że biorę sobie to na moje łapki, rozsmarowuję to na buzi i jak już widzę, że mi się to właśnie rozpuszcza, to dopiero wtedy biorę wacik i to zgarniam. Potem oczywiście i tak myję buzię pianką. Jakby to jest bardzo ważny etap. Nie wystarczy zmyć makijażu, potem jeszcze trzeba umyć buźkę. Także to jest właśnie z Lidla też. Wydaje mi się, że Miksa jest dostępna też w Lidlu i w Hebe chyba też. Także ten produkt sprawdził mi się jak najbardziej. Chętnie bym sobie do niego wróciła. Mam bardzo dużo rzeczy takich płynów micelarnych i tak naprawdę, jeżeli chodzi o demakijaż, to chyba nie miałam tak, żeby mi się coś nie sprawdziło. Ale jakbym to dostała drugi raz, to bym się absolutnie nie obraziła. To jest produkt, który mam i który zużywam, ale już chciałabym do niego wrócić absolutnie nie, więc nie będę się nad nim pastwić i pójdę dalej. Jeżeli chodzi o te serum, to jest serum z Ritualsa. Używałam go, czy widziałam jakiś efekt? Nie jestem pewna. Wydaje mi się, że trochę za mała była to pojemność, żeby to dobrze przetestować, tym bardziej, że to nie jest, wiecie, jakby tylko pod oczy, tylko ogólnie na całą twarz. Starczyło mi to na kilka użyć, natomiast nie na tyle, żebym była w stanie coś konkretnego o tym powiedzieć. Tutaj produkt z Body Shopa, w tym roku w kalendarzu to też było, także się cieszę, bo jak widzicie, to naprawdę zużyłam. Jeżeli chodzi o pipetkę, to może dodam tylko, nie wiem, czy ktoś wie, czy nie wie, natomiast jak sobie to wyciągacie, ja wiem, że te wszystkie panie na Instagramie tak sobie przykładają to do twarzy, nie? Ale to tak nie działa. Jak sobie tym dotykacie do buzi, a macie ją może nieoczyszczoną, albo nawet oczyszczoną, ale po prostu wiecie, no, zawsze coś tam na tej naszej buźce jest, to jest to po prostu bardzo niehigieniczne, tak to jakby dotknąć z tym do buzi, do twarzy i włożyć to z powrotem, także jak używacie pipetki, to proszę grzecznie na dłoń. I dopiero z dłoni na facjatę. Taki apel od Katarzyny na dzisiaj. To mi się bardzo sprawdza, tak jak mówię, jeżeli chodzi o ten skład, on jest bardzo dyskusyjny. Ja nie jestem specjalistą od składów, na mnie to działa. Więc cieszę się, że w tym roku też się to pojawiło, dlatego że właśnie często używam tego do zasuszenia różnych zmian. Krem z witaminą C od Bielendy pod oko. To jest w ogóle z jakieś grosze w Hebe na promocji, można to kupić. Ja nie mam problemu z przebarwieniami, natomiast może tak sobie tylko wmawiam, ale mam wrażenie, że jak używam produktów z witaminą C, to ta moja buzia ogólnie wydaje się taka trochę jakby jaśniejsza. Ja się z tym kremem bardzo lubiłam. W ogóle Bielenda ma ekstra kosmetyki, tak ogólnie rzecz biorąc. Ja się z tym kremem bardzo lubiłam i chętnie bym do niego wróciła, natomiast w tym momencie w kolejce czeka na mnie chyba krem z Sorai, który też bardzo lubię. Tutaj dwa produkty kolejne zapisu. Jeden uwielbiam, drugiego nienawidzę. Ten produkt uwielbiam. Jest to krem do twarzy taki, jakby to powiedzieć, żelowy, taki bardzo wodnisty, żelowy, bardzo fajna konsystencja i powiedziałabym, że jest to produkt świetny na dzień, natomiast wszyscy na jakby tych Instagramach i YouTubach zawsze mówią, że to jest idealny pod makijaż. Ja się z tym zgodzę, ale powiedziałabym, że to zależy od tego, jakiego podkładu używacie. Ja na przykład używałam i często używam podkładu z Revlona i mam wrażenie, że te dwa produkty się ze sobą nie lubią. I tutaj coś bardzo ważnego w naszej codziennej pielęgnacji. Coś, o czym często zapominamy i przyznaję się bez bicia, że też bardzo często, mimo że wiem, że trzeba używać codziennie, to tego nie używam. I ten produkt
Myślę, że jakbym go teraz tak upuściła, to słychać, że jest ciężki, bo nie zużyliśmy go dużo. Natomiast uważam, że jest totalnie beznadziejny, dlatego że jest to krem do twarzy i oczekiwałabym do kremu, jakby po kremie do twarzy, mimo że jest z filtrem, że nie będzie zostawiał mi takiego tłustego filmu, że wiecie, jakby to powiedzieć ładnie. Nie, chyba nie znajdę ładnego kaszlenia, więc się powstrzymam. Myślę, że jak powiem, jak rzucę hasełko, że kojarzy mi się to z psią częścią ciała, to każdy z Was zaczai, o co mi chodzi. Natomiast uważam, że zostawia to bardzo brzydki, błyszczący efekt na skórze. Używaliśmy tego podczas naszego wyjazdu w góry. To absolutnie spełniło swoją rolę. Nie spaliły nam się buzie. Natomiast bardzo mi się nie podobało to, że się tak po tym błyszczałam. Uważam, że nie jest to dobre pod makijaż, dlatego że ma taką formułę, że ten makijaż się na tym nie trzyma, jakby marzy, tak jakby trochę rozpuszcza. Nie zużyłam tego produktu, ale filtrów nie można używać po tym okresie, dlatego że one po prostu swoją tracą w tym czasie swoje właściwości, już nie chronią tak dobrze przed tym słońcem. Dlatego to wyląduje w śmieciach, mimo że jest praktycznie pełne. I przejdę może do tej milszej kategorii, czyli do kategorii makijażowej. To, co tu mam, to są moje absolutne hity. I myślę, że to są produkty, do których będę wracać. Muszę się zastanowić co prawda nad tym benefitem, dlatego że to jest całkiem kosztowna impreza. Natomiast ta trójka to, jest, to są moje hity, do których wracam non-stop. Zacznę może od tego, nawet nie jestem w stanie powiedzieć, które to jest opakowanie, to był bronzer. I był, i to jest naprawdę dobre określenie, bo jak widać, zużyłam absolutnie wszystko, tylko w rogach zostały, o, upadło mi na stół, tylko w rogach zostały takie resztki. On mi się też pod koniec trochę pokruszył, to jest Kobo, to jest ten bronzer, on lata temu był bardzo słaby na YouTubie, ja mam go w kolorze Sahara Sand i używam go niezmiennie od lat. Mam inne bronzery, czasem robię sobie od tego przerwę, ale koniec końców i tak zawsze do tego produktu wracam. Jeżeli chodzi o podkłady, to bardzo się próbowałam z tym podkładem, jest to Bel Hypoallergenic, ta wersja z marihuanen, czyli taka, która ma właściwości nawilżające. Nie wiem, po co ten listek tutaj, przez to, że on tutaj jest, to ludzie sobie strasznie z tego produktu heszkowali. Uważam, że jest to bardzo dobry podkład. Nie wiem, czy lubicie, to jest takie wykończenie, no właśnie nawilżone, czyli lekko powiedziałabym takie mokroświetliste. Ja mam cerę, która się szybko wytłuszcza, ale mimo wszystko bardzo lubiłam go używać. Jaki to jest kolor? Nie mam pojęcia. Ale bardzo dobrze mi się sprawdza. Mój ulubieniec, do którego też co by się nie działo, to zawsze wracam, to jest podkład z Revlona i proszę nie oceniajcie tego, jak on wygląda w tym momencie. Bardzo chciałam go zużyć do końca, widać, myślę, że wkładałam tutaj pędzelki, żeby wydziubać absolutnie wszystko. To jest kolor 150, czyli buff. Wydaje mi się, że ten jeden z najpopularniejszych. To jest podkład w wersji do cery mieszanej, bo jest jeszcze w wersji do cery suchej. On ma wtedy inną zakrętkę, ale w moim przypadku tylko i wyłącznie ta wersja i ona jest absolutnie świetna i uważam, że na mojej buzi to się trzyma jeszcze lepiej niż na przykład taki Double Wear. Takie mam odczucie. I dwa produkty, które absolutnie kocham, ale które powinny kosztować dużo mniej, natomiast ta marka to Benefit, więc płacimy za samą nazwę. Tutaj nie widać już napisów, bo się starły, ale to było Gimme Brow w kolorze numer 3, a tutaj mamy 24 Hour Brow Setter. No to jest właśnie utrwalacz, czyli to jest produkt, który jest bezbarwny i służy do tego, żeby nam te brwi utrwalić, żeby one nigdzie nie latały. Uwielbiam to. Ten produkt mam jeszcze w swoim zapasie w wersji miniaturowej. Tego nie mam i muszę poszukać sobie czegoś tańszego, bo szkoda mi wydać tyle kasy ponownie. Natomiast wszyscy, z którymi miałam do tej pory do czynienia, chodzi mi o wizażystów, mówią, że no, cena tego produktu jest zabójcza, ale ta szczoteczka, która jest świetna. Nie otworzę tego, nie pokażę Wam jej, dlatego że ten produkt już sobie trochę leżał i czekał na to nagranie i jak tam zajrzałam, to widziałam, że trochę błotko mi się tam zrobiło, także nie będę demonstrować szczoteczki, ale to są absolutnie świetne produkty. Właśnie jeżeli chodzi o te Gimme Brow, to trójeczka, to jest mam wrażenie dokładnie taki sam kolor jak kolor moich włosów. Ten naturalny kolor moich włosów.
No, natomiast, tak jak mówię, jeżeli chodzi o to, to na pewno jeszcze zużyję wersję miniaturową. Jeżeli chodzi o to, chętnie bym do tego wróciła, ale szkoda mi pieniędzy, więc pewnie wejdę sobie gdzieś tam na kanał Maksineczki i poszukam czegoś, co będzie równie dobrze, a jednak dobre, a dużo tańsze. I to tyle, jeżeli chodzi o moje podsumowanie. Pewnie wyszło długo. Może w montażu ewentualnie jakoś to skrócimy, ale tak chciałam sobie to podsumować, żebym na przyszłość pamiętała, do czego warto wrócić, a do czego nie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vloga i do zobaczenia w kolejnym.